Hej kochani, witam was z powrotem na moim kanale. Tak jak wam wczoraj mówiłam, dzisiaj was wezmę ze sobą od początku dnia, jak się będę malować do pracy. Troszkę wcześniej, zawsze jak się szykuję do pracy, po prostu nie mogę spać. Więc stwierdziłam, to zacznę już nagrywać, no bo co mam robić, leżeć w łóżku, jak dalej nie mogę zasnąć. To wiecie, jest bez sensu, więc ja już przechodzę do ogarniania się. No więc przechodzimy do nakładania kremu. Wybaczcie mi, jeżeli mam dziwny głos, jest po prostu naprawdę wcześnie rano. Ja często, jak mam takie poranki, jak dzisiaj używam tego kremu, bo on mnie pobudza mimo wszystko. I ta moja twarz wygląda dużo lepiej. Wsiąknie, to mogę z wami spokojnie sobie porozmawiać. Na razie nie wiem, jak ten dzień przeżyje, bo jest naprawdę bardzo wcześnie. Spałam może dzisiaj z 3 godziny i to z przerwami. Nie wiem, co się dzieje, a czasami to mam. I szczerze, ojej, leciliście trochę. Szczerze tego nie lubię, bo wiem, że mam cały dzień przed sobą do przetrwania, a nawet nie ma 2 rano, a już nie mogę spać, więc jak się ogarnę, to będę sobie oglądać filmy do jakieś 30, bo mam tyle czasu i później sobie pójdę do pracy spokojnie, no bo czasem chęć co robić, jak nie mam co robić. Jak wam wczoraj mówiłam, dzisiejszy film będzie głównie robiony z kosmetykami z Maybelline i tego użyję jako bazy. Jako bazy na całą twarz. Bo to jest primer. Podobno ma nam pozamykać pory. Pozamykać, nie wiem. Zrobić tak, żeby się nie pozapychały. Powiem tak, nie pachnie to ładnie. No więc już nałożyłam tę całą twarz. Musiałam wam zniknąć na chwilę. Użyłam gąbeczki do tego, żeby było szybciej. I chyba będę teraz nakładać podkład. Tak mi się wydaje, tak czuję o tej godzinie. I to jest Too Faced, nie pamiętam, Seashell Color. Naprawdę mnie przyświeca, przepraszam. Jeszcze zanim pójdę do prostu, najlepiej by było, żebym witaminki sobie wzięła. Żebym później zapomniała, wiecie o co chodzi. Ja za często nie używam korektora. Ale ze względu na to, że mieliśmy jeden w naszym kalendarzu adwentowy, to użyję go pod oczy chociaż. Bo ja nie mam na przykład pryszczy na twarzy, więc tak, żeby mieć spoko, przynajmniej nie dzisiaj. Szczęście. I może, wiecie co, może użyję go jako bazy pod cienie, jeszcze do tego, że nie było żadnej bazy pod cienie. Żeby nie używać żadnej innej firmy. I w ogóle stwierdzam, że po prostu nagram, jak skończę po pracy. Dzień. Boże. Jeżeli mnie rozumiecie, to wiecie, o co mi chodzi. Bo to jest głównie makijaż jednym
jednom brand, jednom marką kosmetyków. Ciężko jest teraz, naprawdę wam szczerze powiem. I dam wam taki update po pracy. No okej, użyłam innego pudru. Użyję czegoś innego do brwi i do konturowania twarzy. Ale konturę w ogóle wam nie nagram, bo chcę taki trik z TikToka zobaczyć, więc z TikTokiem muszę to zrobić. I chyba przez do oczu, wiecie? Więc stwierdziłam już wczoraj, że użyję tych dwóch cieni. Tego białego perłowego i tego złoto-różowego. On się tak naprawdę nazywa. A ja naprawdę nie chcę tego oglądać później. Więc... A... W teorii powinnam jaśniejszego na samą powiekę użyć, nie? Jest ciężko. Nie powiem, że nie. Muszę sobie wziąć... Wczoraj nawet pędzel miałam w ogóle, wam powiem. Czekajcie, biały, nie różowy najpierw. A, bo te kosmetyki są mokre i ja stwierdziłam, że ona w nie będę musiała właśnie bazę dawać, a później użyłam korektor. Trudno już. I brudzę ten biały cień teraz, wiecie co? To będzie długi dzień. One są bardzo delikatnie napigmentowane. W ogóle, bo nie widać na razie, że coś mam, ale jak dam ten kwiat, to zobaczycie, to będzie. Bo... Ten biały to jednak nam się tak... blenduje z tą moją powieką. Wczoraj było widać, jak ten pomalował. Dobra, starczy te cieni, ledwo je widać. Więc to jest troszkę minus. Ale zobaczymy, jak się utrzymają. Na pewno dobre, bo są mokre. I muszę znaleźć ten eyeliner. No. Nie, to szmierda. Czy mam tej samej kredki eyelinery? I jeszcze go nie mogę znaleźć, rozumiecie? O, nie, to są szminki. A, no i szminki. Mam. Tattoo liner i on powinien się utrzymać za 36 godzin. Więc sprawdzamy, jak to się skończy. Dzisiaj jak mi to szybko zajmuje? Dzisiaj ten makijaż tak mi długo zajmuje, bo z mamą rozmawiam. Prawie codziennie ludzie w pracy się mnie pytają, czy nie szkoda mi czasu rano, żeby się pomalować, bo... Oj, się odbiło. O, jak łatwo się ciągnąć w stałym okresie. Jak widzicie, dorysowanie kresek po prostu zajmuje mi 3 sekundy. Może 5 i... Generalnie codziennie nie teraz na to tyle czasu dzisiaj, bo dzisiaj to długo mi już idzie. Bo z wami rozmawiam, nie? No, ale generalnie to mi tak zajmuje 10-15 minut. No to, o kurczę, spadło. Odzyskałam. Więc on ma taką grubą szczoteczkę, ten pierwszy, którego użyję.
Mrapier swoje warstwo prezentuje, jeśli tak nie widać chyba nic na razie. I później użyję tego tuszu. On się nazywa The Falsies. W ogóle to ma być efekt ścięża, więc przestał z tym dwa tusza. Na razie ci się prezentuję tak. Jest ci jeden tusz. Ten żółty. To światło nie robię. Ten kolosal i on tak tak robi fajnie z tymi rzęsami. Zobaczcie, o co mi chodzi. Widać bardziej. Masakra. Teraz przechodzimy do brwi. I ja użyję dzisiaj tej kreski kredki za sens. Dzisiaj ją kupiłam, ale nie mogłam nas strzygać, a miałam tę perfekę w kalendarzu adwentowym, więc użyję. Bo nią nie trzeba obawiać, bo ona jest taka jasna. Te moje brwi są takie naturalne, jak nie moje, bo nie umiem brwi zrobić. Jest na rzecz makijażu, której naprawdę nie umiem zrobić. A, i do utrwalenia zaraz mam kawę. Ta maskara przezroczysta za sens z benefitu. I tak na razie się prezentuję mój makijaż. Przy tym świecie to nie zauważycie za dużo. Ale odezwę się do was, jak skończę moje konturowanie twarzy. Na pewno to jest najdziwniejszy film, jaki kiedykolwiek dam. Trudno, nieważne. Więc się właśnie dowiedziałam, że moja twarz ma diamond shape. Bo myślałam, że jestem square albo trochę circle myślałam jestem. O, tu nie zblendowałam. I konturowałam moją twarz tak, jak mi pokazywałam na tym filtrze. I nie wiem. Nie wiem, czy jest jakaś różnica, czy nie. Natomiast już tak zostaje, mam na pewno mniej produktu, nie zawsze. Więc może jeszcze dodam trochę. Chyba dodam trochę. A to już zobaczymy się później. Tak jak już wam wczoraj mówiłam, robię to codziennie. Przynajmniej się staram. Dzisiejsze pytania były naprawdę fajne. Hej, kochani, witam was kilka godzin później. Już jestem po pracy. I szczerze wam powiem, że właśnie sobie zrobiłam pytania. I ja chyba się będę już żegnać tym vlogu z wami dzisiaj, nie wiem. Na razie oficjalnie się żegnam, może jeszcze później się odezwę, muszę zmyć makijaż, się ogarnąć. Natomiast obecnie no nie mam siły, mam od się połowić tyle. Więc na razie to by było na tyle w tym vlogu. Może to się jeszcze zmienić, nic nie obiecuję. Tylko postaram się mieć więcej energii. Może tego nie widać, ale naprawdę jestem już taka zmęczona, że masakra. Więc do zobaczenia później albo jutro.